mkszagłębie.pl dla wszystkich kibiców Zagłębia Lubin. Sobotnie spotkanie Wisły Płock z Zagłębiem Lubin zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2-0. Oznacza to, że sytuacja miedziowych znów się dosyć mocno skomplikowała. Słuchacie 35. epizodu podcastu MKS Talk, w którym rozmawiać będziemy tradycyjnie w składzie Filip Trokielewicz oraz Paweł Wilner. Chciałbym, abyśmy zaczęli omawianie tego spotkania znów od ofensywy, bo nie jest przypadkiem, już niejednokrotnie mieliśmy okazję o tym mówić, że Zagłębie Lubin jak dotychczas zdobyło najmniej bramek w całej lidze i w spotkaniu z Wisłą Płock znów powtórzył się taki scenariusz, który w zasadzie w każdym kolejnym spotkaniu na wiosnę też się powtarza, mianowicie Zagłębie dochodzi do kolejnych sytuacji strzeleckich, natomiast szwankuje skuteczność, bo możemy wyliczać znów, tak jak miało to miejsce chociażby tydzień temu, kiedy rozmawialiśmy o meczu z Wartą Poznań, że sytuację miał Damian Bochar, 100% okazję zmarnował Kacper Chłodyna i nie wiem, czy się Paweł ze mną zgodzisz, ale ja już doszedłem do takiej konkluzję, że być może szwankuje u miedziowych jakość uderzeń, bo jeżeli przypominam sobie i tak analizowałem chociażby te strzały Damiana Bochara, to one były po prostu za lekkie, albo były w bramkarze, albo były chybione. Może tu leży jakiś problem. Ogólnie wszystko wydaje mi się, że rozbija się o koncentrację, bo to też nie jest tak, że piłkarze mieli inne treningi, te piłkarskie na początku tej rundy, a inne mają teraz. Na pewno ten cały mikrocykl ewoluuje zależnie od tego, kiedy są rozgrywane mecze, też jakieś założenia są wybierane pod konkretnych rywali, no ale to też nie jest tak, że zawodnicy mają treningi strzeleckie inne pod wodzą tego trenera, inne pod wodzą drugiego trenera. No, ja bardziej skłaniałbym się ku temu, że największym problemem Zagłębia w tym momencie jest brak koncentracji. Myślę, że te problemy z koncentracją, problemy z zachowaniem spokoju, nie tylko pod samą bramką, ale ogólnie przez cały ten czas, przez całe 90 minut, no to tutaj to chyba jest jakiś problem, z którym musi sobie sztab szkoleniowy poradzić, bo ten proces decyzyjny w sytuacji, gdy ta koncentracja nie jest na najwyższym poziomie, gdzie pewność siebie zawodników nie jest na najwyższym poziomie, no widać, że wtedy jest jakiś kłopot i to wszystko ma wpływ na to, jak zawodnicy wyglądają już na placu gry. Po raz pierwszy od momentu powrotu do Zagłębia Lubin szansę od pierwszej minuty w tym spotkaniu z Wisłą Płock otrzymał Jakub Świerczek i ja bym to ujął w taki dosyć dyplomatyczny sposób, że otrzymaliśmy odpowiedź, dlaczego wcześniej Waldemar Fornalik tak oszczędnie korzystał z usług 30-letniego napastnika, bo kibice się domagali tego, żeby wreszcie popularny Świerczek dostał szansę od pierwszej minuty, żeby on po prostu grał. Ale biorąc pod uwagę i zarówno kwestie fizyczne i to, jak on wygląda stricte piłkarsko, no to daleko mu do tego, żeby być w takiej formie, z jakiej znamy go z jego ostatnich występów w Ekstraklasie, kiedy strzelał gole w Piaście Gliwice. Wydaje mi się, że też problemem Zagłębia jest trochę pozycja napastnika znów, bo Dawid Kurminowski wyglądał dobrze, pomimo tego, że nie strzelał za bardzo bramek i oczekiwalibyśmy od niego tego, żeby częściej wpisywał się na listę strzelców, to na przykład pod kątem budowania ataków prezentował się przyzwoicie. Przed tygodniem Martin Doleżal zagrał słabo i mówiliśmy o tym też w naszym podcaście, że raczej z Czechem Zagłębie no nie może już wiązać jakiejś większej przyszłości, dlatego że od dłuższego czasu jego dyspozycja jest poniżej oczekiwań. Wszedł Kuba Świerczok, który z Wartą Poznań dał impuls, te dwa uderzenia, które były tak naprawdę bliskie tego, by być golami, bo tam minimalnie spudłował Kuba, ale od pierwszej minuty to wyglądało też kiepsko i ja się zastanawiam, czy najlepszym rozwiązaniem w tym momencie dla Zagłębia Lubin nie jest to, żeby on zwyczajnie dostawał szansę na przykład na kwadrans czy na 20 minut, bo uważam, że to pomoże też w tym, żeby on doszedł do takiej pełnej sprawności, pełnej dyspozycji, bo myślę, że on sam czuje to, że wygląda po prostu nie najlepiej. I tak, i nie, bo jeśli mam być szczerym, przynajmniej to jest moje zdanie, jeśli mam oglądać Rafała Adamskiego w pierwszym składzie Zagłębia Lubin, no to z całym szacunkiem, ale wolę Jakuba Świerczoka, który jest daleki od, nie wiem, połowy tego, co potrafi grać i co pokazywał wcześniej, czy w Zagłębiu Lubin, czy w Piaście Gliwice, czy też
w zagranicznych klubach, jak Ludogorets czy japoński Grampus. Nie wiem, no uważam, że tak jak użyłem takiego sformułowania, że trenerowi należy zaufać pod względem wprowadzenia Jakuba, gdy trener go faktycznie nie powoływał do kadry meczowej, potem kilka razy Kuba posiedział bez wejścia, potem wszedł na chwileczkę, potem wszedł na dłużej, teraz zagrał cały mecz, uważam, że jest jakiś pomysł. To też nie jest tak, że Kuba Świerczak poza tą kadrą był no, bez powodu. No faktycznie ponad rok bez gry to zrobiło swoje, więc ja zaufałbym trenerowi bardziej, poczekał na Jakuba, chyba że faktycznie do gry wróci Dawid Kurminowski, bo tak jak powiedziałeś, że nie wyglądał najgorzej, tak zgodzę się w 100% z tym, że patrząc na ten ostatni mecz, w którym Dawid zagrał, to do tego momentu od początku rundy, no to był nasz najlepszy napastnik, więc ja uważam, że ta rywalizacja może być ciekawa pomiędzy Dawidem a Kubą. Pytanie, jak to będzie wyglądało pod względem zdrowotnym, czy już na mecz z Górnikiem Zabrze Dawid będzie gotowy, bo być może właśnie będzie trochę odwrotna sytuacja, że teraz znowu Kuba zacznie mecz od pierwszej minuty i będzie go zmieniał Dawid. No, ciężko mi powiedzieć, jak to teraz będzie funkcjonowało, no ale co by nie mówić. Na tę chwilę Zagłębie odczuwa problemy z brakiem napastnika, niestety, ale ma to realne przełożenie na to, jak funkcjonuje cały zespół, no bo ta skuteczność no, nie jest najwyższa. Co by nie mówić, no na razie nie pudłują za bardzo napastnicy, ale pudłują pozostali piłkarze. Słowo o defensywie, bo zasadniczo w tej rundzie nie mówiliśmy za dużo złego, jeśli chodzi o obrońców, a to spotkanie wydaje mi się, że obnażyło wszelakie deficyty w bloku obronnym Zagłębia. Kilka odcinków temu mieliśmy okazję, bądź w zasadzie chyba w tym ostatnim, mówić o tym, że Jarosław Jach wygląda coraz lepiej z każdym kolejnym spotkaniem, ale ten mecz w jego wykonaniu nie wiem, czy nie był jednym z najgorszych, odkąd powrócił on do Zagłębia Lubin, bo to zachowanie przy drugiej bramce dla Wisły Płock było karygodne, tak samo jak przy pierwszej, kiedy nie popisali się Luis Mata i Mateusz Rybek, bo to ci dwaj piłkarze najbardziej maczali palce przy pierwszym trafieniu dla Wisły Płock. To też jest taki kamyczek do ogródka, który wydaje mi się, że można zarzucić Miedziowym, bo takie błędy po prostu nie przystoją zawodnikom, którzy występują na poziomie ekstraklasy. Tak, zaczynając od pierwszego gola, czyli tego, co zrobił Luis Mata, biegnąc w szerz boiska bez totalnej kontroli, gdzie jest. On miał tyle możliwości, mógł tyle rzeczy zrobić z piłką, że po prostu pobiegł i wybrał najgorzej, jak się da. Więc no, to było jakiś kuriozum, to co się zadziało przy tym pierwszym golu. Potem to, co zrobił Mateusz Grzybek, to było już efektem tego, że został trochę wrzucony na konia, stracił piłkę, poszła akcja. No i po temacie. Drugi gol, no to co zrobił Jarosław Jach, no, to jest no skandal, no nie ma co się oszukiwać, że to jest już, nie wiem, zakrywało o błąd. Powiedzmy, wyglądało to jak rozgrywki poniżej szczebla centralnego w Polsce, czyli tam, gdzie już no, raczej zawodowych piłkarzy nie uświadczymy. Widziałem, że gdzieś w przestrzeni medialnej, czy jeśli chodzi o nas, o naszych kibiców, czy na Twitterze, czy gdzieś tam nawet w komentarzach na MKS-ie pojawiła się teza, że spory udział przy stracie tej bramki ma Sokratis Djudis. I z jednej strony się z tym zgodzę, ale z drugiej nie. Okej, mógł Sokratis wybrać inne rozwiązanie i tradycyjnie dla naszych rozgrywek ekstraklasy wyekspediować tą piłkę, wywalić ją gdzieś tam w maliny i pewnie rozeszłoby się to po kościach, no ale też wydaje mi się, że Sokratis chyba mógł się troszeczkę więcej spodziewać po swoim koledze z obrony, że no będzie on potrafił przyjąć piłkę, bo wystarczyłoby, żeby się zadziały dwie rzeczy. Jarosław jak przyjmuje piłkę i podaje ją od razu do Bartosza Kopacza i wychodzimy spod pressingu. Tak grają bramkarze w całej Europie. To nie jest tak, że bramkarz laguje, tak jak to się dzieje w Polsce i wybija za każdym razem piłkę do przodu, ewentualnie zagrywa tylko do obrońców bądź do defensywnego pomocnika, gdy nie ma rywala. Tylko faktycznie wygląda to tak, że bramkarze podejmują ryzyko. Czasem to ryzyko się nie opłaca, ale to jest jakby na marginesie, ale podejmują ryzyko. Zawodnik szybko, do którego piłka trafia, szybko rozgrywa bądź obraca się z piłką i napędza akcję. Dzięki temu zespół zyskuje metry.
Jeśli Dudis grał w dobrym zespole i faktycznie tak to funkcjonowało, czyli zespole, którym gra piłką, no to nie chciał lagować. Ja dlatego uważam, że dużo większą winę ponosi Jach i sam proces komunikacji, o którym mówiłem też już wcześniej, to jest jakby problematyczne, niż nasz bramkarz, bo on, no sorry, no jeśli gramy w profesjonalnej lidze, najwyższej lidze w kraju, no to mam prawo zakładać, no mówię, z pozycji bramkarza, że no mój drogi kolego będziesz w stanie tę piłkę przyjąć i ją odegrać do drugiego kolegi, no albo z powrotem do mnie, cokolwiek. No a to zadziało się, jak się zadziało i po prostu no, obrona się no, zbłaźniła. No, taka jest prawda. No, obrona Zagłębia w meczu z Wisłą Płock się zbłaźniła i to jest chyba takie najbardziej trafne no, ocenienie tej sytuacji. Takie błędy nie mają prawa się przytrafiać, a skutkują one tym, że pozycja Zagłębia Lubin w tabeli znów robi się trudna, bo jeżeli w nią spojrzymy, to Miedziowie mają w tym momencie 31 oczek na swoim koncie, tyle samo ma Śląsk, Wrocław oraz Korona Kielce. Za Zagłębiem jest Górnik Zabrze, który ma na swoim koncie 29 punktów i właśnie z Górnikiem Zagłębie zagra w kolejnym spotkaniu i można powiedzieć, że w kontekście walki o zachowanie ligowego bytu to jest taki finał dla Zagłębia Lubin. Jeden z finałów, bo w dalszej perspektywie jeszcze w kolejnej kolejce Zagłębie uda się do Kielc, by zmierzyć się z Koroną. Dwa mecze, które jeśli Miedziowym udałoby się wygrać, to na pewno ta sytuacja w tabeli bardzo się poprawi i też będzie można złapać oddech, bo tak patrząc też na całą wiosnę w wykonaniu podopiecznych Waldemara Fornalika, to wyglądało to w ten sposób, że zaczynaliśmy z bardzo złej pozycji, byliśmy przecież w strefie spadkowej, później udało się zapunktować w kilku spotkaniach, wydawało się, że już jest względny spokój i teraz znowu wracamy się do punktu wyjścia i tak naprawdę musimy drżeć o to, czy uda się utrzymać, czy nie, choć na to się w pewnym momencie nawet nie zapowiadało, śmiem pokusić się o takie stwierdzenia. Przed Zagłębiem faktycznie dość ciężki terminarz, no bo jak wspomniałeś, kolejny mecz to Górnik Zabrze u siebie, później wyjazd do Kielc, ale to nie jest koniec spotkań z rywalami, którzy mają coś do udowodnienia, bo tak naprawdę 29 kwietnia będziemy grali jeszcze u siebie z Widzewem, który też złapał pewną zadyszkę i będzie starał się gdzieś te punkty zbierać. Oczywiście gdzieś sytuacja w tabeli Widzewa jest bardzo bezpieczna i oni swego czasu byli też dość wysoko w tabeli. Niemniej jednak na pewno te ostatnie kiepskie wyniki spowodują to, że no nie położą się przed nami. Tym bardziej, że tutaj będziemy mieli też kwestie związane z no, osobami, które gdzieś tam pracują w tym momencie w Widzewie, więc no, ten proces motywacyjny na pewno to spotkanie będzie wyższy. Później mamy jeszcze też spotkanie z Lechią Gdańsk już na początku maja, 6 maja, więc no, to taki powiedzmy cztery mecze, najbliższe cztery mecze naprawdę są bardzo istotne. Potem jeśli powiedzmy z Górnikiem, z Koroną byśmy zdołali zdobyć te 6 punktów, myślę, że no sytuacja w tabeli Zagłębia byłaby względnie spokojna, ale też nie wiadomo jak to, jakby to się, to, jak to się wszystko potoczy, no bo co by nie mówić, zbyt wiele zespołów w tym momencie jest uwikłanych w tą walkę o utrzymanie lub też zbyt wiele zespołów będzie teraz rywalizowało z nami, które jeszcze gra o coś, więc no ciekawe jak to się potoczy, no ale ta rywalizacja o utrzymanie widzę będzie na pewno ekscytująca. Myślę, że tym meczem z Wisłą Płock Zagłębie trochę zrobiło sobie kuku na własne życzenie, bo okej, te remisy z Wartą Poznań czy też kolejkę wcześniej, no to w porządku, nie zawsze można wygrywać, trzeba zremisować, powiedzmy te 2 punkty do dorobku udało się zgromadzić, no ale ten mecz z Wisłą Płock był jak najbardziej do wygrania i tak naprawdę Zagłębie sobie skomplikowało samą sprawę, no i no w tych meczach, no gdzie wszystko jest na styku, czyli właśnie w meczu z Górnikiem i z Koroną, no to trzeba będzie dać z siebie 100%, no bo no tutaj już nie ma przebacz, trzeba to wygrać, bo inaczej może być, no może się zdarzyć wszystko.
Dokładnie, może się zdarzyć wszystko. Czekamy na to, co pokażą Miedziowi w najbliższym spotkaniu z Górnikiem Zabrze, ale też w tych kolejnych meczach, które będą piekielnie istotne w kontekście tego, żeby nie martwić się o utrzymanie, tak jak miało to miejsce chociażby w zeszłym sezonie, bo pamiętamy to, że Zagłębie meczem z Rakowem Częstochowa dopiero w ostatniej kolejce zapewniło sobie ligowy byt. To był 35. odcinek podcastu MKS Talk, w którym omawialiśmy spotkanie Zagłębia Lubin z Wisłą Płock. Słyszymy się ponownie po starciu z Górnikiem Zabrze. Do usłyszenia. Cześć. Trzymajcie się. Cześć. MKS Zagłębie.pl. To my, wierni kibice Zagłębia.